A oto Nexties w grze Inside. Jesteśmy na plaży w Darówku. Tu jest Batyskaf, a nie Batyskap, tak? Nie wiem, czemu ja mówiłem Batyskap w poprzednim odcinku. Batyskaf oczywiście. Idziemy dalej. Idziemy dalej po plaży w Darówku, tak? Mam nadzieję, że nic nam się tutaj groźnego, przynajmniej w najbliższym czasie, nie przytrafi. Mam nadzieję znowu, że nie będzie psów i znowu mam nadzieję, że będą zagadki logiczne tak bardziej, a nie zręcznościowe. I w ogóle mam taką nadzieję, że będzie fajny odcinek. Stoparek ustawiony, tu mamy jakieś drzwi. A zaraz jak tu się... Aha, trzeba popchnąć, dobrze. Wow, wow, wow! Dobry początek, Nexties. Przecież tu za nim coś leci. Przeżył. Przeżył, czyli pewnie miał tutaj spaść. Patrzcie, tutaj ktoś jest. Ciekawe, czy to jest jeden z tych zniewolonych takich. Możemy mu jakoś pomóc? No chyba nie bardzo. Nawet nie mogę tego złapać. A nie, czekajcie, nie ten klawisz. O, właśnie, tu się łapie. O, no nie, no taki silny to nie jest akurat. To tylko Nexties przecież. Nie Hulk Hogan. Ale Nexties, ten z naszego Discorda, interesuje się wrestlingiem, także Hulk Hogan może z niego kiedyś też taki będzie, jak urośnie, nie? Się zobaczy. Trzymamy za niego kciuki. No, coś tak długo biegnie. Czekaj, tu coś jest, ale to... Nie, to nie mamy do tego dostępu. O, tu coś będzie. I tu coś będziemy pewnie włączać. Przejdźmy się jeszcze kawałek, żeby czegoś nie ominąć. A tu też będziemy coś włączać. Stoją ci kolesie, których można zniewolić pewnie. Oj, coś tam się dzieje za tą ścianą groźnego. Dobra. Pomału. Musimy się zorientować, o co tu chodzi, co my mamy zrobić. Tu są takie nagłośnienia u góry. I co, możemy to odpalić? I ogłosić alarm? Chyba nie o to chodzi. 19, dobrze. Ale ten znak U to już był tam gdzieś na samym początku. Nie wiem, czy kojarzycie. Coś takiego kojarzę. Coś takiego kojarzę. Pamiętajcie, 19 coś. Tu były jakieś przyciski. Zobaczmy, co to się z tym robi. O, na dół. Winda, tak? Dobra, winda. Jedziemy na dół, zobaczymy, co na dole. Oj, ale to gdzieś naprawdę nisko jedziemy. Okej. No dobra. Zobaczymy sobie od lewej w takim razie. Jest linka, pamiętajcie. Na razie tu nie doskoczymy, ale pewnie w przyszłości da radę. Aha, koniec. O nie. To Nexties stanowczo musi urosnąć, przypakować porządnie, zmienić się w takiego Hulka Hogana i wtedy może to pociągnie. Na razie nic tutaj nie wymyśli. Idziemy zobaczyć w prawo w takim razie. Ale widzę, że dzisiaj sporo biegania jest. Przez takie przestrzenie, na których za wiele nie możemy zrobić. No zobaczmy tutaj. Oho, coś jest, spokojnie. Żeby tutaj coś się zaraz nie załamało. Kręcimy tym. Może zobaczmy jeszcze dalej. Drabinka. Drabinka. O, tam ktoś stoi. To są znowu ci zniewoleni. O, dobra, zejdźmy tam do nich sobie. Tylko, że ja tutaj nie wejdę z powrotem. Wow, Nexties. Nie no, ups. Dobra, zobaczmy tutaj do nich. Co to, o co tu z nimi... O, jest u góry ten do kontrolowania.
Jest to do kontrolowania i teraz, czyli coś z nimi będzie trzeba robić. Zaraz, czy my możemy tam jakoś wejść? Możemy wziąć prysznic na pewno. Teraz pytanie, czy ja mam zaryzykować i tam zanurkować? Spróbujmy. O, 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 o. Da radę, da radę, da radę, Nextis, wypływaj, 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 może to coś tutaj. Dobra, jeszcze raz, pewnie o to chodzi. Dajesz, dajesz, dajesz. Już ja go nauczę pływać tutaj porządnie. A, no dobrze, coś tu jest. No, jest, wdrapuje się. Mamy tutaj linę i coś jeszcze? Nie, dobra, wskakujemy. Pyk. Aha, dobra, dobra, będziemy się rozbudzić. Dobra, luzik. Ja umiem, patrzcie, cyk. Taki z niego Nextis. I siup. Złap się. Dobrze, udało się. Tutaj bezpiecznie. Bezpiecznie, nie załamało się nic. Przeskoczymy sobie tu. I dotrzemy pewnie do tego kontrolera. O, widzicie? Pytanie, co my z tymi ludźmi będziemy tu robić? Złapali go, patrzcie, złapali go. I mają go. Czekajcie, czekajcie, oni mogą go tak podnosić? A, dobra, dobra. Będziemy mogli pewnie podskoczyć sobie tam, gdzie normalnie byśmy nie podskoczyli dzięki nim. Oni idą z nami, ekstra. Fajnie. Tutaj była ta drabinka, tędy sobie przyszliśmy, tak? Czyli jakby co mogą mnie podrzucić do drabinki. Dobra, luzik. O, tutaj to ja nie wiem, czy ja chcę wchodzić. Nie, 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 dobra. Tutaj chyba nie będziemy ryzykować. Patrzcie, patrzcie, oni mnie tu na pewno podrzucą. Do góry. Pyk. I mamy to urządzenie, dobra. Czyli tak naprawdę przyszliśmy tutaj po to, żeby wziąć to urządzenie i będziemy mogli kontrolować też innych tych zniewolonych ludzi. A tu? A, to winda jest, dobra. A to zabierzemy ich ze sobą. Zabierzemy. A to może oni dadzą radę pociągnąć ten wagon, co? Jakich jest tak wielu. A, czyli nie potrzebujemy Hulka Hogana. Wystarczy kilku niewolników, tak? O, tu mnie mogą podsadzić do tego sznura też. Ale zaraz, zaraz, może ten wagon. Najpierw. Czy dałoby radę? Spróbujmy. Oni go złapią? Tak, złapią go. Pchać nie ma co? Tak jest, no i teraz to pójdzie. Tylko teraz co my w związku z tym mamy robić? Tam jakby mnie jakoś podrzucili. Nope. Weźcie to złapcie jeszcze. Czekaj, 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 jakbyśmy... Jakby mnie tutaj podrzucili na linię, to po tym wózku można by przejść i dostać się chyba na obszar, który był wcześniej przez ten wagon blokowany. Może o to chodzi. A nie, tu już dalej się nie przepchnie tego. Znaczy nie pociągnie. To chwila, to w takim razie spróbujemy na tej linie jakoś rozbujać ją. Hop. Nie, tu nie ma jak rozbujać, bo to są dechy. To musimy wejść po prostu na samą górę chyba.
To na wagon sobie teraz nie wskoczę. A chwila, sobie tu jeszcze pójdę. Nie, tutaj raczej nic nie ma. Dobra. Oni też idą. Oni też idą. Może oni będą ten wagon pchać też. Tak, oni pchają wagon. Czyli tak naprawdę tym wagonem moglibyśmy tam pojechać, ale... A dobra, przeskoczmy tutaj na razie. Zobaczymy. Żółty kabel, patrzcie. Żółty kabel to kojarzę, był podłączony kiedyś do tej struktury, którą Nextis popsuł. Ja wtedy mówiłem, zobaczymy, gdzie żółty kabel idzie. To tu jest pewnie taki sam. Możliwe, że tu gdzieś jest taka struktura. Tędy nie wejdę, ale coś tu takiego może być. Po chwila, teraz... Gdzie są ci zniewoleni przeze mnie? Oni tutaj... Bo oni dopchali ten wagon. A, są tam. Teraz... Oni go ciągną? Nie, chwila, bo to tak... Nie tak to miało wyglądać. Wciskam kontrol. Nie, dobra, źle zrobiłem. Mi się wydaje, że jak tutaj był ten wagon, to mieliśmy... Dobra, ja tutaj sobie zejdę. Oni tutaj są? Są, złapią mnie pewnie. Pyk. Ale dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Weźcie ten wagon, pomału. Czyli musimy po prostu sobie wskoczyć na wagon wcześniej. I jakoś tutaj nim dojechać. Nextis z tym dziwnym hełmem na głowie. Dobra, jeszcze raz. Niech oni go tutaj podrzucą. I teraz po prostu nie przeskoczymy przez tę dziurę, tylko jakoś się opuścimy na ten wagonik. O, widzicie, oni go tu podsunęli. Nie, czekajcie. O, to. I teraz oni go tutaj dosuną i zobaczymy, co tu będzie. A nie, tutaj ten kabel nie jest podłączony do żadnego urządzenia. Czy my tu możemy wejść? Możemy. O, woda znowu. No, co tym razem? O, u góry jest. U góry kolejna grupa tych zniewolonych ludzi. Tam z trzech ich siedzi. Pytanie, czy ich też możemy jakoś przejąć? Co my tu mamy? A to jest ta wyrzutnia. Mieliśmy kiedyś taką. Nope. Trochę brakuje. Dobra, intuicyjnie. Spróbujmy skrzyneczkę podłożyć. I może teraz. No jeżeli to by zadziałało, to ta gra by mi się bardzo spodobała. O nie, wskocz tu. Uwaga, jakoś tak stanę na krawędzi. Tak, genialne. Znaczy może nie genialne, ale fajny pomysł. Podoba mi się. Czyli mamy kolejnych trzech. Pytanie, czemu my ich tak dużo zbieramy? Ale pewnie się przydadzą, dobra. Może po prostu on chce ich uwolnić. Wszystkich. No ciekawe, czy oni są tak zniewoleni na stałe już? Czy można też im przywrócić jakoś to człowieczeństwo? Dobra, zeskakują tutaj też, żeby się nie połamali tylko. No, fajne. Aha, to pewnie mnie złapią, nie? Pyk. Innych olali, ale mnie złapali. Mamy grupę potężną. Stworzymy swoją własną armię zombich. I Nextis zostanie takim mistrzem nekromantą. Takim liczem, nie? Będzie władał armią zombich. Armią zombie właściwie. Bo zombie się nie odmienia, tak? Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie. Takie powiedzenie było.
Dobra, pojedźmy sobie do góry. Mamy tutaj taką grupkę. Teraz chwila. Tutaj, na tym środkowym piętrze, był jakiś też uwięziony. Ja mówiłem, że przydałby się Hulk Hogan, żeby to otworzyć. To teraz spróbujemy otworzyć za pomocą tej ekipy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Pewnie wyjdzie, no bo co? Niektórzy w tych roboczych hełmach takich, znaczy kaskach budowlanych idą tutaj. No Nexis, władca nieumarłych. Z unikalnym hełmem plus 3 do inteligencji i mocy zaklęć. No chłopaki, proszę mi to złapać ładnie. I podnosimy na 3. I raz, i dwa, i 3. Puch, tak jest. Fajne. No dobra, jeszcze się tutaj przyjdziemy. Coraz większa ekipa jest. Kolejni są, zobaczcie, tam siedzą w wózku. Siedzą tam w wózku. Ilu ich tam jest? Z 2 albo 3 znowu. A, jak tu ich uwolnić? Ciekawe. No zaraz coś wymyślimy. Podrzucą mnie do tej wajchy, bo raczej tutaj nie doskoczę. Panowie, proszę tu zejść wszyscy. Nie? O, nie chcą zejść. Dobra, to w takim razie pytanie, czy oni mnie mogą podrzucić tak na ukos tam w kierunku tej dźwigni. Zaraz się przekonamy. No, panowie, proszę mnie tutaj do góry. I na 3. Raz, i 2, i 3. Jep, jest. Uwaga. Pyk. Nope. Czekaj, jak to tu? Nie, dobra, musimy ich rozpędzić. Tylko teraz w którym momencie? Moment. Oni tutaj zaczną sobie zjeżdżać i... Poszło. Poszło? Poszło. Rozwalili się tam, ale o to chodziło. Ekstra. Nexis, pomalutku, żebyś nie rozbił tego hełmu. Puść się. No widzicie? Taki Nexis sobie świetnie radzi. Mamy coraz większą ekipę. Kto ich policzy teraz tutaj wszystkich? Nie da rady, ale jak będą biegli, to może już da radę, nie? No z 15, 16 jest. Góra 17 pewnie. Nie no, może z 15. Biegniemy dalej. Z prawej strony coś tam byli jeszcze jacyś uwięzieni? Nie, tam była ta 19, nie? O co tam chodziło? Zaraz zobaczymy jeszcze. I będziemy jechać na to piętro wyższe, nie? No, ale dzisiaj jak na razie nie zauważam zagrożeń. Jak nie ma zagrożeń, to tak lajtowo się wydaje w tej gierce straszliwie. Są tutaj, przyszli teraz. 20 się zrobiła. A dobra, musimy ustawić jeszcze... Nie, jeszcze 4, bo ja... Tak, mnie też liczy. Musimy ustawić jeszcze 4 i coś się stanie. Pewnie drzwi się otworzą. Czyli pewnie ta 4 brakująca będzie na tym piętrze. Na tym piętrze, tym tam wyższym. Idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. Cała ekipa idzie ze mną, nie? Ciekawe, czy mogliby mnie bronić przed tymi... Przed tą dziwną organizacją. I ich psami. Dobrze. W lewo najpierw. Aha, są. Są kolejni. No, panowie. Są wszyscy? Apel, jak oni go otoczyli. Mamy to popchnąć? Czekaj, czy ja chcę to popchnąć? Dobra, musimy to popchnąć. Nic tu innego nie wymyślę.
Dobra, no popchnijcie. Ja tam za nimi nie idę. Zaraz, czy my tu możemy jakoś zejść i ich tam pozbierać? Zaraz popatrzymy. O, ilu tam brakowało? Czterech, tak? Czterech. Dobra, tu mnie muszą podrzucić pewnie, czyli sami ze mną nie pójdą. No, panowie, proszę mnie tutaj wziąć. Siup. Dobrze. O, tu leży jakiś. Wake up. To z angielskiego. Hello. To ja, Nextis. Dobra, bierzemy go. Nie wiem, po co mi on w takim stanie, ale... Ale chodzi o ciężar chyba tylko na tej klapie. To w sumie wszystko jedno, mógłby jakieś przedmioty zacząć zbierać, a nie tych ludzi. Spadł. Ale chwila, no to jest jeden tylko. To jest tylko jeden. Jeden trochę za mało. Dobra, pytanie, bo ta klatka może spadła na to środkowe piętro. Proszę mnie złapać. Musimy sprawdzić, chociaż to środkowe piętro było stosunkowo nisko, czy było na tyle? Nie, no ale musi tak być, bo tu nie mamy innego zejścia. Dobra, zjedźmy na środkowe piętro. Zobaczmy, czy oni tam są. Z tą klatką swoją. Czyli brakuje nam tak naprawdę trzech. Jeżeli te zwłoki będziemy mogli też umieścić na tym przycisku, to brakuje trzech. Tu może też będą zwłoki teraz, skoro tę klatkę zrzuciliśmy. Tak, są, tu leżą. A, przeżyli. To dobrze, nie musimy ich taszczyć. Jest trójka akurat. I tutaj pewnie zrzuciliśmy gdzieś tego czwartego. Czyli mamy komplet, tak jak to było potrzebne. Luzik. Kurde, to naprawdę już tyle czasu minęło? Na tym zbieraniu ekipy? To tak naprawdę to się dzisiaj niczym nie wykazałem tutaj. Póki co. No leży tutaj ten gościu, dobra. I brakuje dwóch, czyli ja i ten i te zwłoki tutaj. Dobra. Idziemy dalej. Ostrożnie teraz. Co to było? Czekaj, tu się coś dzieje. To są jakieś fale uderzeniowe. I póki mamy tę osłonę tutaj, najprawdopodobniej, to nic mi nie jest. Dobra, Nextis, biegniesz. Miejmy nadzieję, że tam jakaś osłona będzie. Teraz, biegnij. Jest osłona. Tak, o to chodzi, dobra. Wiemy, o co chodzi. Tam jest dźwignia. Kurde, nie wiem, co ta dźwignia zrobi. Nie wiem, co zrobi.
Tu są takie same, zobaczcie, uchwyty jak tam. Te uchwyty podniosą chyba kolejną osłonę. Dobra, próbujemy. Tylko pomału, chwila, bo ja tu muszę się skupić. No, niech ta fala pójdzie. Teraz, Nexty, zbiegnij. Tak! Tu się podniosło, tam opadło. Czyli jak przesuniemy ponownie, to pewnie tu opadnie, tam się podniesie. Czyli musimy to wyczuć znowu. Czekamy na falę. Szybko, 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 Nextis. No, ale on biega, czy jest coraz lepszy, tu widzę. Dobra. Teraz chwila. Tu nie ma już żadnej dźwigni, więc musimy chyba biec po prostu. Uwaga. Teraz Nextis dajesz. Jest osłona, luzik. Luzik. Kolejna dźwignia. Tak, ta fala tu jest cały czas. Czyli będziemy wchodzić po drabinie. O, dobra, zobaczmy te dźwignie. Aha, dobra, kumam. Musimy to ustawić w takim miejscu, żeby zapewniło nam osłonę. Myślicie, że tak będzie dobrze? Poczekamy chwilę. Tylko zaraz, czy to na pewno? Tak, osłoni nas, bo tu jest taka perspektywa, że ja nie jestem pewien. Ale powinno być ok. I tu mamy osłonę. Tylko teraz poczekamy. Tam będzie osłona? Będzie. To, ta osłona jest za, a nie przed, no nie? Dawaj, Nextis, wchodzisz. Tak, tu mamy osłonę. I teraz dalej. Czekajcie, spokojnie. Fala. Biegnie, 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 biegnie. Zdąży? Chyba zdąży, co? Biegnie, 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 tutaj, tutaj. Spada, straci równowagę. Nie zdąży. Nie zdąży raczej. Za wysoko, on tam się przewróci jeszcze. Momencik. Sobie to próbuję zwizualizować. Biegnie, tu się potknie, biegnie, 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 spadnie, potknie się i dostanie hita. Nie. Nie, dobra, zrobimy tak. Ja mam plan. Ale to będzie trudne. Musimy... Nie, no ja się... Nie, to mi nie wyjdzie. Mam pewien pomysł, żeby po prostu biec w momencie, jak ta osłona się będzie przemieszczać, schować się za tym i później ona się znowu będzie przemieszczać tam po drugiej stronie, znowu się za nią schować w odpowiednim momencie i biec dalej. Ale to mi się wydaje trochę trudne może być do wykonania. Może jednak przebiegnę. Spróbujemy przebiec. Ale nie zdąży. Nie zdąży. W życiu. Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy to, co powiedziałem. Weź zejdź. Ach, to będzie teraz masakra w takim razie. Dobra. Niech no ja to wyczuję sobie trochę. Jest uderzenie. Wskakujemy na drabinę. Nie, mamy hita. Ale wymyślili. Nie. Teraz, dobra.
szybko, szybko, Nextis. I teraz tu będzie osłona, momencik. Niech ja teraz popatrzę. Cios. I musimy być tam, na krawędzi. Okej. Tak, biegnij, Nextis. Dobra. O, to mi się spodobało. Tu jestem z siebie zadowolony naprawdę teraz. To było fajne. No dobrze. Tutaj, odczekaj, czekaj, bo tu nas teraz coś zdmuchnie znowu. Momencik, teraz to jest chyba ta wyrzutnia znowu. Czyli musimy poczekać. Teraz chwila. I ma nas na hita, dobra, to nie. To w takim razie trzeba zrobić z wyczuciem, w sensie odpalić w odpowiednim momencie, poczekać na tę falę uderzeniową i później wskoczyć. Tylko teraz pytanie, w którym momencie najlepiej to odpalić? Proszę o brawa w tym momencie dla Procka. Zauważcie, że jeszcze ani razu nie zginął, a minęło 30 minut. Ja już mógłbym odcinek zakończyć i powiedzieć, że nie zginąłem w tym odcinku. Ale jeszcze się kawałek przejdę. A dobra, jest jakaś dźwignia. Nie, bo tu będzie ta fala. Kurde, a taki ładny wynik już był. No mogłem zakończyć odcinek, no. I byłby bezzgonowy, no. Nie myślałem, że to się otworzy, no. Dobra, czekamy na uderzenie. Znaczy ja na pewno to muszę otwierać? Pewnie muszę, nie? No dobra, jest ta fala. Ta, bo tu się pewnie otworzyły też te drzwi. A, no tak było pięknie, no. Dokładnie wszystko przewidziałem. A, tu się to przesuwa. Dobra, idziemy z tym. To nam zapewnia osłonę. Dobra, tamto się rusza tu już. Tu jest taka żółta barierka, widzicie? Ona blokuje i daje sobie... Dobra, może inaczej. Daje Nextisowi rękę uciąć, że nas by to wyrzuciło, dlatego przeczekajmy troszkę. Teraz na wszelki wypadek pójdźmy. A może nic by się nie stało? No ale dobra, w każdym razie zrobiłem jak zrobiłem. Jesteśmy bezpieczni. Aha. Koniec osłony. Dobra, to mi też wygląda na jakąś taką osłonę. Zobaczcie. Tu mamy osłonę. Dobra, jest osłona tam na dole. Tu u góry nie mamy. Jest taki moment, kiedy na dole będziemy mieli osłonę. O, w tym momencie. A później nic nie widzę już. Mogę się jeszcze troszkę przesunąć, ale... Tutaj czekamy na strzał. Tu będzie osłona. Nie! Kurde, no! To czekajcie, to coś innego tutaj. Inaczej, inaczej. Ach. Zaraz, zaraz, spokojnie. Tam się możemy schować. Za szybko pobiegłem. Jak on się zsuwał, to jeszcze miał przez chwilę osłonę, nie? Wydaje mi się, że za szybko... Tylko kurde, nie jestem pewien teraz.
Jak to tam dokładnie było? Ale tak mi się wydaje. Dobra, spokojnie. Ja teraz to zrobię raczej chyba. Ajdź. Za bardzo się pospieszyłem. Teraz spokojnie. Poczekajmy. Tak, teraz, Nextis. Szybko, 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 szybko. Ach, no ale tam... Ale tutaj to mogłem jeszcze tak... Chociaż w sumie mogłem przewidzieć. Najgorzej z tą dźwignią tam, no. Tak mnie to zaskoczyło. Dobra, coś tu jeszcze? Nie no, tu już mamy te osłony raczej. I coś tu znowu. Dobra, słuchajcie. Tutaj może zakończmy odcinek. Zresztą chcę się tam iść zobaczyć dalej, no ale nie, dobra. Tutaj kończymy odcinek, w następnym odcinku kombinujemy dalej. Szkoda, że tam... No taki fajny wynik już był, no. Ile dwa razy zginął w tym odcinku, tak? No pewnie będzie gorzej jeszcze w przyszłości, ale będziemy się starać. Postaramy się przewidywać, co się tutaj może wydarzyć, żeby do minimum obniżyć, no, zmniejszyć tę liczbę zgonów na odcinek. Aczkolwiek poziom trudności pewnie będzie rósł. Trzymajcie się, na razie.